Naprawdę, mieliśmy kolonie w górach, w Makowie Podhalańskim. My mieliśmy na parterze piętro, a dziewczyny miały na pierwszym. I tam spał nasz kurwa trener. Tak. On się spał, kurwa, normalnie przy biurku człowieku przy schodach, a my żeśmy po cichaczu do tych koleżanek tam wbijali. Ale zaczęło się od tego, że siedzimy se w oknie, jaramy se i wychyla się taka koleżanka fajniejsza ze starszej klasy, no nie? I chłopaki! My już łóżka zsunęliśmy! A my po głębszy za to taka... Już idziemy! No i od razu tam człowieku było atakowane, kurwa. Nie dwa razy nie trzeba było pytać! Nie dwa razy koleżanki nie musiały pytać o takie rzeczy. One wiedziały doskonale.